Gracias. Ojcze, ja Ci dziękuję za to miejsce i za ten czas, Ojcze. Ja Ci, Ojcze, dziękuję za każdego człowieka, który tutaj, na tym miejscu, doświadczy dotknięcia Twoim słowem. Ojcze, ja się modlę o każdego człowieka na tym miejscu. Ojcze, ja się modlę o to, aby ludzie byli teraz przekonywani o grzechu, gdyż prawdziwie nie uwierzyli, o sprawiedliwości, gdyż Jezus zmartwychwstał, jest w niebie, i o sądzie, gdyż władca tego świata został już pokonany. Ojcze, dziękuję Ci za manifest znaków i cudów na tym miejscu. Ja Ci, Ojcze, dziękuję za uzdrowienie każdego człowieka, który zapragnie na tym miejscu, aby jego życie zostało prawdziwie zmienione. Przyjaciele, nazywam się Rafał Grodzki. Jestem człowiekiem, który poznał Jezusa. Jestem człowiekiem, który dzisiaj może Wam powiedzieć, jak prawdziwie jest, na czym polega system tego świata, którym rządzi diabeł, i na czym polega system nieba, do którego my tutaj należymy. Przyjaciele, wszyscy zbłądzili, my też zbłądziliśmy w naszym życiu. Tak naprawdę urodziliśmy się jako ludzie, którzy zbłądzili, którzy są w błędzie, którzy są martwi duchowo. Każdy człowiek urodził się martwy i każdy człowiek potrzebuje ratunku. Przyjaciele, każdy człowiek na tej ziemi, w tym kraju bardzo dobrze wie o tym, jaki dla niego jest ratunek. O tym ratunku słyszy się od małego. Wiecie, w czym jest problem? Nikt z tego ratunku nie korzysta. Ratunkiem jest Jezus Chrystus, ale tak naprawdę nikt z tego ratunku nie korzysta. Ale ja Wam powiem, dlaczego nie korzystacie z tego ratunku. Ponieważ mówicie, że wierzycie, ale tak naprawdę w sercu zadajcie sobie pytanie, kto z Was jest wdzięczny za to, co zrobił Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty? Kto z Was codziennie dziękuje za to, że został zbawiony Jego świętą krwią? Kto z Was dziękuje za to, że nie pójdzie do piekła? Kto z Was wierzy w to, że krew Jezusa 2000 lat temu przelała się za Wasze grzechy? Kto w to prawdziwie wierzy? Wiecie, my uwierzyliśmy. Ja uwierzyłem. Ja byłem przestępcą. Ja byłem w zakładzie karnym, bo moje życie tak sobie zaplanowałem, że znalazłem się w więzieniu. Ja potrzebowałem ratunku. Każdy potrzebuje ratunku. Nieważne, czy jesteś człowiekiem dobrym czy złym, bogatym czy biednym. Potrzebujesz ratunku i potrzebujesz Jezusa. I prawda jest taka, że jeżeli Ty osobiście nie staniesz przed Bogiem i nie podziękujesz Mu za to, nie staniesz się wdzięczny za to, co On zrobił na krzyżu, jeżeli Ty tego osobiście nie zrobisz, to jesteś w wielkim błędzie i niestety idziesz do piekła. A wiesz dlaczego? Bo Jezus Chrystus 2000 lat temu wziął Twoje grzechy na siebie osobiście. On wiedział, On to dla każdego człowieka zrobił osobiście. Ty nie jesteś gdzieś przy okazji zbawiony. Jesteś zbawiony tylko wtedy, kiedy uwierzysz w to, że On to zrobił dla Ciebie osobiście. Przyjaciele, to są czasy, które dobiegają końca. Jest napisane, że ten świat idzie na zagładę. Dlaczego? Bo ten świat, czyli ludzie, czyli wy, nie wierzycie w prostą Ewangelię. A prosta Ewangelia jest taka, że zbawienie jest za darmo, z łaski przez wiarę. Z łaski, czyli niezasłużonej przychylności Boga do ciebie, przez wiarę, czyli przez to, że ty uwierzysz w prosty sposób to, że Chrystus wziął na siebie to, co należało się Tobie, czyli konsekwencje Twojego grzechu. I On to wziął na siebie.
On już wycierpiał krzyż i poszedł do nieba. On już to zrobił. To już jest fakt dokonany. On już cię zbawił. Ale warunkiem, abyś ty był udziałowcem tego zbawienia, jest to, że musisz to przyjąć za darmo, z wdzięcznością i przez wiarę. Problem w tym, że w tym kraju i w tej religii, która jest, ludzie próbują sobie jakoś zasłużyć. Ludzie próbują coś robić, bo mentalność ludzka jest taka, że człowiek myśli, że na wszystko sobie trzeba zapracować, że nie ma nic za darmo. Tak się myśli, prawda? Nie ma nic za darmo, ale zbawienie jest za darmo, bo ty nie byłeś w stanie w żaden sposób zasłużyć sobie na to, aby wejść do nieba, ponieważ zgrzeszyłeś i Jezus, tylko Jezus mógł zrobić to, mógł zapewnić ci wejście do nieba, tylko Jezus. Ponieważ tylko On mógł, jako święty i ten, który nigdy nie zgrzeszył, tylko On mógł zapłacić za ciebie karę. I On to zrobił. I On to zrobił. Jeżeli widziałbyś w tym wartość, to byś uwierzył automatycznie, tak jak ja uwierzyłem. Ja kiedy przeczytałem o tym, że On już zapłacił za mnie, ja w to po prostu uwierzyłem i nie dyskutowałem z tym. Ja nie szukałem innej drogi. Dla mnie droga była jedna, przez Chrystusa. Dla mnie brama była tylko jedna. Jezus Chrystus to jest jedyna brama. On powiedział: kto we mnie wierzy, nie zginie. On powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy obciążeni i utrudzeni. Jeżeli jesteś człowiekiem, który jest w tym życiu obciążony w ten sposób, że nie wiesz, co będzie z tobą. Jeśli ty nie wiesz, co będzie z tobą, to w jakim ty jesteś miejscu? Jeżeli ty nie masz pewności, że idziesz do nieba, to jesteś w złym miejscu i nie możesz być w dobrym miejscu. A wiecie dlaczego? Bo to ja znam swojego ojca i ja wiem, że mój tatusz, który jest w niebie, on nigdy nie chciał, abym ja nie wiedział, na czym stoję. Ja uwierzyłem w to, co zrobił mój tata. Posłał Jezusa tutaj na ziemię i ten Jezus tu przyszedł dla mnie i uwolnił mnie od kary za moje grzechy. I to się stało moją przepustką do nieba i ja dzisiaj wiem, na czym stoję. Ale jeżeli ty nie wiesz, na czym stoisz, to jesteś w złym miejscu. Ale jeszcze teraz możesz pojednać się z Bogiem przez prosty akt wiary, przez prostą decyzję, która dokonuje się w sercu. Jeszcze dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Możesz tutaj przyjść do nas. Pomodlimy się o ciebie. Zostaniesz zbawiony dzięki temu, że uwierzysz teraz. Możesz to zrobić w domu, ale nie możesz zwlekać, bo jutra może nie być, a twój czas może dobiegnąć końca nawet dzisiaj. Jeżeli ktoś z was potrzebuje uzdrowienia, niech przyjdzie tutaj do nas. Modlimy się o chorych, dlatego że krew Jezusa, dzięki Jego krwi, każda choroba została pokonana i dzisiaj możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby. Dzięki krwi Jezusa możesz być zdrowy dzisiaj. Zbawiony dzisiaj i uratowany od piekła dzisiaj. Kto pragnie, niech przyjdzie tutaj, a będziesz żył.